łatwo tak powiedzieć, przejrzeć gitary do... Mamuniu. Przejrzeć gitary do pięciu słów, prawda? I łatwo to powiedzieć. VGS, o, to jest dość już... VGS, to stali... Dobra, VGS była ostatnia, dobra. Zamykam to. I teraz jedziemy po kolei z tymi gitarami, które tutaj znalazłem. Niektóre tutaj wyglądają, no napisane są, że jako nowe, więc właściwie od razu z góry widzę, że to jest gitara używana, która jest sprzedawana jako nowa. Nieużywana, zafoliowana, z producenckiej serii wyprzedażowej, dwa małe stempelki na lakierze z tyłu w okolicach gryfu. Od razu tutaj widziałem, że jakieś tutaj są stempelki. No nie wiem, stempelki czy to, co to są, dziury kurna chyba jakieś. Ciężko to wyłowić. Harley Benton. No, no cóż zrobić. Jeśli ktoś by chciał zaryzykować, można byłoby spróbować coś takiego kupić, bo tutaj widzę, że od Ififi, czyli właściwie to jest taki, widać, że prywatna aukcja, tylko ten ktoś po prostu sobie dał, że to jest nowa gitara, nie? O, tutaj takie stempelki. Nie bardzo, nie wiem, czy to jest wgniecenie folii, czy to jest po prostu wgniecenie w lakierze. Musimy je potraktować mimo wszystko tą gitarę jako używaną, więc nie będziemy w ogóle jej brać teraz pod uwagę, ponieważ nas zmylili. Tutaj tak samo ten ktoś pisze, ale odpowiednik tego z Gibsona instrument posiada listwy. O, widzicie, tutaj też ma to takie obicie na lakierze. Nie wiem, pewnie nie widać na tym, ale na kamerze, ale tutaj jest wyraźne jakieś takie stuknięcie. Czyli to też odkładamy jako w ogóle gitara nowa. To będziemy w ogóle, jako w używanych byśmy się zastanawiali nad takimi gitarami. Tutaj mamy Gitaromania, widać, że to jest już jakaś firma, która to chyba sprzedaje, z tego co tutaj widzę. Chociaż trudno mi też powiedzieć. Harley Benton. To jest taki typowy właśnie kształt SG z dwoma humbuckerami. 329 zł. Według mnie, jeśli komuś oczywiście odpowiada ten kształt, taki jak tutaj, to jest taki trochę wampirowaty kształt, nie? Mam takie różki, takie ma gitarzysta z AC/DC. Sobie bardzo, bardzo, no całe życie grał właśnie na gitarach, tylko to jest Gibson SG. I on właśnie zawsze na nich gra. No tutaj akurat, no według mnie to byłby całkiem fajny wybór. No kształt jest troszeczkę taki, że na nodze sobie oprzemy to półkole, więc nie będzie za bardzo uciekać. Z doświadczenia, jak grałem na takich gitarach, po prostu ten gryf troszeczkę ciężko dosięgnąć ręką, ponieważ tutaj jakby ten środek ciężkości jest przesunięty, bo w innych gitarach jest troszeczkę to wcięcie na kolano jest odrobinkę przesunięte w dół. Ale no, jeśli komuś się podoba taka gitara i chciałby grać coś rockowego, coś takiego od lekkiego po rockowe, po nawet metal, to jak najbardziej może być. Głównie ze względu na to, że mamy te dwa humbuckery. Przetwornik tutaj, te cewki są połączone i daje po prostu mocny sygnał, czyli po prostu prosto mówiąc, będzie fajnie przester brzmiał na tej gitarze. No również klin też by fajnie brzmiał, jakbyśmy na przykład dali sobie przełącznikiem dali na ten przetwornik, to też fajnie by brzmiał. Aczkolwiek takiej szklanki na tym nie uzyskamy, prędzej na tej, co tam z tyłu stoi. Ale jak najbardziej, jak się komuś podoba, to taka gitara, ja bym polecił. No firma Harley Benton to jest taka, która już od paru lat, jak mniej więcej, no jest na rynku. No to są chińskie gitary, tak jak właściwie prawie większość gitar na świecie, tylko po prostu marka Harley Benton, tak się nazywa, od Harley'a, od motoru chyba. 329 zł. Cena naprawdę no godna polecenia ta gitara byłaby. Tym bardziej, że no 329 zł, nie? Jakby na to nie patrzeć. Spada to zgoła gitara bez niczego. Tutaj mamy gitara elektryczna. No trudno powiedzieć, jaka to w ogóle firma jest. Vision. No mamy trzy pojedyncze przetworniki, trzy single, to jest jedna rzecz, która no, dla rockmenów to nie za bardzo byłaby odpowiednia. Oczywiście cały czas mówię o gitarach, które miałyby
na których by się grało w wersji takiej kupionej, jak tu ze sklepu, prawda? Czyli bez żadnych modyfikacji. No, to, czyli tu można powiedzieć jeden minus dla tych, którzy by nie chcieli grać nic takiego lekkiego, jakiegoś szklankowatego, powiedzmy, to akurat troszeczkę to jest taki minus. No, brzmiałoby troszeczkę inaczej, troszeczkę słabiej ten przester, mniejszy byłby power. Do innych gatunków jak najbardziej byłby zarąbisty. Tutaj od razu Wam powiem, że jedna rzecz, która by z mojego punktu widzenia dyskwalifikowała tą gitarę, jest to, że ta gitara posiada mostek jednostronny tremolo. Tutaj nie widać, że tu jest dziurka, na którą się nakłada tą wajchę, wkręca się gwintem, po prostu trzeba ją wsadzić i wkręcić. To właściwie jest taki barier, głównie spowodowany tym, że gitarzyści różnego rodzaju używają takich wajch i jak ktoś chce sobie kupić gitarę, to zawsze się podniecają, że jest wajcha, że można sobie ruszać. Ale to jest straszne badziewie, ponieważ jak my tutaj poluzowujemy struny, żeby był taki zjazd dźwięku, to nam się, z racji tego, że tutaj nie ma blokady, to nam się tutaj poluzowuje, rozstraja gitara. I właściwie wszyscy, którzy kupią taką gitarę, to właściwie nie używają tego mostka, tego ruchomego mostka, ponieważ to psuje, rozstaja gitarę. To jest do dupy coś takiego. Tutaj dalej jakieś bajery, jakieś laboratorium gitary, jakieś takie rzeczy. Tu według mnie też nie ma czym się podniecać. Kable tutaj już nawet widzę z daleka, że ten kabel to jest bardzo taki cieniusieńki, który zaraz się na końcówkach tutaj w tym miejscu wyłamuje. No, klucz do regulacji dali, no to klucz standardowo jest. Piórka, tutaj widzę, że dali na przykład piórka różnego rodzaju. To może akurat byłoby fajne, czasem dają piórka na przykład tylko cieniusieńkie, tak jak ten 0,55 mm. I po prostu to jest dziadowskie, to się też na tym nie da grać. Tu widzę, że dali 1,2 mm, chyba 1,5, 0,7 i 0,8, więc wybór w miarę fajny. Pasek jest w ogóle kijowy, to jest taki jakby kawałek wziąć, kawałek szmatki. To jest taki materiał szmaciany, więc właściwie to jest beznadziejne. Laboratorium gitary, no nie wiem, to jest jakiś taki widocznie kurs, nawet go nie widziałem. Dobra, czyli to byłoby właściwie, taka gitara byłaby na troszeczkę tak na minus. Kolejna to jest, to jest to samo. Nawet nie wiem, czy nie zapnę. Tutaj, o, Harley Benton. Tutaj z kolei widzę, że to też jest gitara. Powód sprzedaży to nietrafny prezent. Czyli, poza tym już mieliśmy podobną gitarę. Przed chwileczką, prawda? Akurat fajne zdjęcia ten ktoś wsadził. Wiadomo, że to nie jego robota. Ale jak już wcześniej mówiłem, taka gitara byłaby całkiem fajna, głównie ze względu właśnie na te dwa humbuckery. No, tylko tu można powiedzieć, że to jest produkt używany, jakby na to nie patrzeć. No, ale 340 zł to jest cena, która byłaby całkiem niezła i całkiem taka przystępna. Tak. Aha, tu mamy dla leworęcznych, nie zauważyłem, Dean Vendetta dla leworęcznych, firma FX Music, to jest właśnie firma dystrybutor tych gitar, dziwię się, że sprzedają na Allegro, ale to pewnie już teraz wszyscy tak robią. No tutaj pokazują, że tutaj jakieś są pęknięcia w lakierze, tutaj już widać od razu, tu gdzie mam kursor, to tutaj są jakieś pęknięcia lakieru tutaj. Nie jest to jakaś straszna wada, aczkolwiek to teraz musimy ją potraktować troszeczkę jako ma wadę mocowania gryfu do korpusu, ma pęknięcia lakiernicze. Ze względu na wady sprzedajemy instrument w obniżonej cenie. Czyli tu jest już właściwie ta gitara odpada. Z jednej strony, że dlatego, że jest dla leworęcznych, z drugiej strony, że ma jakieś uszkodzenia i właściwie nie jest nowa, tak jak w tym filmie mówimy. Aczkolwiek gdyby te wszystkie rzeczy pominąć, to i tak ta gitara nie byłaby w cenie 349, to już jest gitara powyżej 500 zł. O tym sobie powiem, jak dojdziemy do takich kwot. Harley Benton SC200. No to właściwie to byłaby zbliżony model do tego wcześniej, co mieliśmy, tego takiego SG. Tylko że kształt, teraz mamy kształt Les Paul. Tamten był kształt SG, a ten jest Les Paul, czyli taka można powiedzieć... No chodź tu, nie taki duży. Kurde. Czyli taka dupcia, można powiedzieć, tutaj tak się na to mówi, ta dupcia taka jest okrągła, no nie? To jest kształt Les Paul. Tutaj na tym też w miarę na kolanie ta gitara leży, że tak powiem. Mówimy o graniu na siedząco, prawda? Bo i tak jak będziecie grać, to zaczynamy grać, prawda, na siedząco. No, na stojąco byłoby ciężko od razu grać. Tutaj z tego co widzę, to też sklep z gitarami. No widać, że to jest sklep.
Wiecie dlaczego? Dlatego zwracam uwagę, że to był sklep, ponieważ wtedy mamy troszeczkę inne warunki zakupu, prawda? Bo jak jest to sklep, to możemy sobie tą gitarę zwrócić, mamy gwarancję na nią i tak dalej, i tak dalej. Jeśli mamy od kogoś prywatnego, kto sobie kupiło, że to jest nietrafiony prezent, to właściwie no, ta gwarancja niby będzie, ale to też jest troszeczkę tak już na innej zasadzie. Nawet gitarę, jak ona przyjdzie ze sklepu, to możemy ją do 14 dni zwrócić. A do prywatnej osoby to tak nie zawsze, mimo że Allegro pokazuje, że da się sprzedać, da się zwrócić, mówi tam w zasadach wystawiania produktu, to nie wiem jak to jest w praktyce.